Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kupiński, prowadzę Fundację na rzecz Uczciwej Bankowości. Od ponad 10 lat zajmujemy się analizą prawną dokumentów finansowych i pomagamy ludziom, którzy są w sporze z instytucjami finansowymi, aby wyrównać ich szanse. Jeżeli posiadają Państwo takie instrumenty finansowe jak kredyt walutowy, kredyt hipoteczny w złotówkach, kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, polisolokatę, mieli Państwo odszkodowanie, chcąc zweryfikować, czy nie należy się więcej, proszę się do nas zgłosić na hasło Monika Jaruzelska zaprasza. Dokonamy dla Państwa darmowej analizy prawnej Państwa sytuacji. Link do nas jest poniżej filmu. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Witam ponownie. Druga część naszego programu i pytania od patronów, pytania od Państwa. A ja chciałam przypomnieć, że patronem naszego programu jest Fundacja FERM, Fundacja na rzecz Uczciwej Bankowości i Stan i Barbara Zadrożni S&B Awards. I pytania od naszego patrona, ojca Jacka Krzemienia. Szanowny panie, Polska po II wojnie światowej w strefie wpływów ZSRR. Dlaczego? Komu to zawdzięczamy? Kto nas zdradził, sprzedał? Proszę o szczerą i wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam panią Monikę i pana. Z szacunkiem, Jacek Krzemień. Też pozdrawiam. Bardzo dziękuję. No, sprawa jest znana, choć oczywiście pewnie nie jeden wykład byłby niewystarczający, ale rzeczywiście alianci, sojusznicy Polski i Polaków nie zrealizowali obietnicy wsparcia Polski zarówno w 1939 roku, jak i po 1944 roku, po 1945 roku. Na nic dały się starania Polaków, czy w Powstaniu Warszawskim, czy w bitwie pod Monte Cassino. Ofiary były ogromne. Oczywiście z perspektywy czasu trzeba byłoby powiedzieć, że niezaryzykowanie tych działań dla wzmocnienia roli Polski w tym sojuszu alianckim, i tu już nie chodziło o to, czy uda się wypchnąć Niemców, bo to jakby było od pewnego momentu przesądzone, ale czy uda się wybić na niezależność od Rosjan, od Związku Sowieckiego, który też nie trzeba było być wybitnym wówczas specjalistą, żeby wiedzieć, że jeżeli Sowieci przejdą przez polski korytarz do Niemiec, bez względu na to, gdzie się zatrzymają, czy na Berlinie, czy być może dalej nawet, to zapewne z Polski wycofać się nie będą chcieli i utworzą taką czy inną formę zależnego od Moskwy państwa. I to właśnie dlatego się tak stało, że podczas konferencji sojuszniczych, przede wszystkim w Jałcie i w Poczdamie, została Polska oddana, nie tylko Polska, w ogóle Europa Środkowa i Wschodnia, pod kontrolę sowiecką. Myślę, że w najkrótszej formie to wyczerpuje odpowiedź na to pytanie. Ale historia jest nauką na dziś i musimy z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Dlatego ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, który jest tak ważny, i sojusz NATO, Polacy, polski rząd, nie przestają nawiązywać do tej historii i powtarzać, że oczekujemy sojuszu rzetelnego, uczciwego, mocnego, potrzebujemy obecności tutaj żołnierzy sojuszniczych, ale oczywiście nic nas nie obroni tak dobrze, jak nasze własne wojsko. I z 1939 roku również powinniśmy wyciągnąć konsekwencje, a także z takich państw, które są w permanentnym zagrożeniu, jak Izrael, Korea Południowa. Myślę, że wyciągamy te wnioski. Pytanie kolejnego naszego patrona, Pawła Rudnika. Szanowny panie dyrektorze, moim zdaniem muzeum kierowane przez pana porusza tematykę abstrakcyjną dla młodego pokolenia, niczym temat zamachu majowego w II RP.
jaki sposób planuje Pan przyciągnąć młodych widzów do tego muzeum? Pomijam opcję przymusowych szkolnych wycieczek w czasie godzin lekcyjnych. Na szczęście nie ma żadnych przymusowych wycieczek. Wręcz przeciwnie, ostatnia noc muzeów potwierdziła wolę spotkania z młodych, z naszą historią. Nie tylko młodych, ale młodych też. 1005 osób w jeden wieczór. Między godziną 19 a 24. Ta historia jest znacznie mniej abstrakcyjna niż, zresztą zamach majowy też nie jest dla mnie abstrakcyjny, ale dla młodzieży może być. Są narzędzia do tego. Są różne formy od oryginalnych eksponatów, które poruszają wyobraźnię młodzieży, jak na przykład medal, który Ryszard Kukliński otrzymał od Stanów Zjednoczonych, od CIA, i już tylko wokół tej historii można byłoby zbudować muzeum. Ale oprócz tego są nowoczesne narzędzia, takie jak gogle wirtualnej rzeczywistości, i na naszej dotychczasowej ekspozycji młodzież mogła wcielić się w Ryszarda Kuklińskiego w jego gabinecie w Sztabie Generalnym, przy biurku Ryszarda Kuklińskiego oryginalnym, które mamy, i korzystać z tej gry wirtualnej rzeczywistości. Ale na przykład już na nowej ekspozycji będzie więcej historii, tak bym powiedział, które są opowiedziane za pomocą wirtualnej rzeczywistości. Na przykład kryzys kubański opowiadamy z pokładu sowieckiego okrętu, który dopłynął pod wybrzeże Stanów Zjednoczonych, i o tej historii będą się dowiadać przez peryskop. Oczywiście ja uważam, że nie tylko historia przekazywana w sposób elektroniczny jest interesująca dla młodego człowieka. Przede wszystkim to, że jak się do nich mówi, a na to kładziemy w naszej instytucji ogromny nacisk, żeby to był dialog z młodymi, i kiedy już dostaną te swoje poduszki na podłodze, na których siadają i czują się nieco swobodniej niż w ławkach albo stojąc w muzeum, i wchodzą w dialog z naszym kustoszem, przewodnikiem, to jest rozmowa. I ja jestem przekonany o tym, że młodzież jest tym zainteresowana. I pytanie, które się... Zresztą, przepraszam, tak? Polecam zdjęcia na naszych profilach społecznościowych. Damy link. Także polecam wirtualne muzeum, które jest dostępne, i to nie jest nasze muzeum, tylko stworzona nowa przestrzeń. To będę prosiła też pana radnego, pana dyrektora o przesłanie linku, żebyśmy mogli pod filmem udostępnić. I pytania, które aż mnie zaskoczyło, że są, bo raczej widzowie naszego programu bardziej są, no, reprezentują bardziej prawą stronę. I jest kilka pytań dotyczących generała Kuklińskiego. I pan Kuba Libera, takie dość długie pytanie. Generał Kukliński uchodzi za bohatera, chociaż jakby nie patrzeć, zdradził swoją ojczyznę. Może i komunistyczną, wówczas tak, ale to tak, jakby ktoś nam zdradził, bo nie lubi PiSu. I na wypadek wojny Zachód wiedziałby, gdzie atakować, a przy niepomyślnym przebiegu wojny atomówki, tym bardziej by spadły na przedpolem, jakim byłaby Polska. Natomiast ojciec pani redaktor jest odsądzany od czci i wiary, natomiast stara się ukrócić szaleństwo kredytowe Gierka, przywrócić co prawda na swoją socjalistyczno-wojskową modłę, stabilność uchronił przez interwencję ZSRR, a także współpracował przy transformacji politycznej, chociaż chciał systemu prezydenckiego i tak dalej, jak to profesor Dudek mówił. Zatem czy nie jest potrzebna rewizja tych postaci, szczególnie w środowisku, jakie reprezentuje gość programu? Ja jestem troszkę zażenowana, że wchodzimy w ten temat, ale czułabym się też w stosunku do swoich to widzów. Bardzo ciekawe pytanie, a do naszego muzeum zapraszamy wszystkich. To nie jest muzeum dla tych, którzy uważają, że Kukliński... Przepraszam, jeszcze, żeby było też nie dlatego jestem zażenowana, bo uważam, że jest żenujące to pytanie. Ono jest bardzo zasadne i ja też... No, sporo osób teraz, szczególnie coś się dzieje za naszą granicą wschodnią, podobne rzeczy, więc nie jest to moja krytyka tego pytania, tylko że no, dotyczy kogoś mi, no, jednej z najbliższych mi osób. Ryszard Kukliński zdradził przysięgę, którą narzucano polskim żołnierzom, a która
zawierała sformułowanie przymierze z Armią Radziecką. Gdy składał przysięgę w 1947, to ona jeszcze zawierała sformułowanie honor i ojczyzna i tak mi dopomóż Bóg, mimo że była podpisana przez Bieruta i Cyrankiewicza ustawa o tej przysiędze wojskowej. Ale od 1953 roku honor i ojczyzna zastąpiło przymierze z Armią Radziecką, a tak mi dopomóż Bóg, surowa ręka sprawiedliwości ludowej. Po pierwsze, armia była absolutnie zdominowana przez Sowietów i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Cała Polska była zdominowana przez Sowietów, więc ja nie lubię takiego sformułowania. Polska była jaka była, może komunistyczna, ale to była Polska. Bo moim zdaniem to nie była Polska, tylko państwo utworzone na części terytorium wolnej niegdyś Polski, z narzuconym systemem, który też był jedynie narzędziem. To nie miało znaczenia, czy to była Rosja carska, czy Rosja sowiecka. Po prostu Rosjanie podbili ponownie Polskę przy kolejnej nadarzającej się okazji, bo przecież próbowali ponownie to zrobić w 1920 roku. A to, że akurat obowiązywał tam system komunistyczny, no to było to po prostu narzędzie. I teraz tak. Ryszard Kukliński nie podejmuje współpracy z Amerykanami, gdy jest żołnierzem niskiej rangi, tylko w momencie, kiedy jest szefem oddziału planowania obronno-strategicznego w sztabie generalnym i jest także oficerem łącznikowym pomiędzy sztabem generalnym Wojska Polskiego, czy też Ludowego Wojska Polskiego nieformalnie tak nazywanego, a dowództwem Układu Warszawskiego. Ma dostęp do planów sowieckiego ataku na zachód Europy. Co więcej, te plany dostaje rozkaz, aby kreślić część polską, projektować część polską. W związku z tym, po pierwsze, wie, że na rozkaz Moskwy 500 000 polskich żołnierzy ma zdobywać w pierwszym rzucie strategicznym część Danii, część Niemiec Zachodnich, Holandię, Danię i Belgię. W drugim rzucie strategicznym przez Polskę ma przechodzić 2-milionowa armia radziecka. I Kukliński zdaje sobie sprawę, że to nie ma znaczenia, kto tę wojnę wygra. Na terytorium Polski i tak spadną rakiety odwetowe. Jego planem było przekazać maksymalnie dużo informacji o Sowietach Amerykanom, aby w ogóle zmienić, aby Amerykanie zmienili swoją strategię. To, że Polska była zmuszona przekazać zwierzchnictwo nad armią polską na wypadek wojny formalnie Układowi Warszawskiemu, de facto Moskwie, tylko pogłębiało ten problem. I w całej historii Ryszarda Kuklińskiego i tej historii polskiej, bo to była polska misja, najwspanialsze jest to, że to się udało. I Amerykanie rzeczywiście zmienili swoją strategię. Nie tylko pod wpływem przekazania sowieckich map. I tutaj chciałbym wrócić do pytania, które gdzieś tam pewnie z tyłu głowy autor miał, a ono się często powtarza. Czy Kukliński przekazywał polskie dokumenty? No, mapa, która wisi w naszym muzeum z aprobatą z 1970 roku, z aprobatą ówczesnego ministra obrony narodowej generała Wojciecha Jaruzelskiego, który aprobuje to, że 500 000 polskich żołnierzy, 500 000 polskich żołnierzy. My teraz mamy, powiedzmy, 120 tysięcy żołnierzy. Polskich chłopaków. Idzie na wojnę kompletnie nie w interesie państwa polskiego. Ale przecież nawet Wojciech Jaruzelski przy całym jego oddaniu Moskwie nie miał zdolności takich, żeby projektować jakieś polskie plany ataku na zachód Europy. To wszystko się działo na rozkaz Kremla. I dlatego pocieszę Państwa, na naszej nowej ekspozycji będą mapy sowieckie.
cyrylicą, całe pisane, z podpisami marszałka Grieczko między innymi. I nie ma mowy o tym, że Kukliński przekazywał polskie dokumenty. Jeśli przekazywał informacje o tym, jak wyglądają rozmowy Wiktora Kulikowa, głównodowodzącego Wojsk Układu Warszawskiego, z dowództwem czy nawet cywilnymi przywódcami Polski, to nie są polskie dokumenty. Oczywiście, że ktoś związany z LWP, ktoś niechętny, czy po prostu nieakceptujący postawy Kuklińskiego, powie, no, odsłaniał Polskę. No, ale przede wszystkim, jeżeli Kukliński coś zdradził, przysięgę na wierność Armii Radzieckiej, no to kogo zdradzili ci, którzy byli przywódcami Polski i komu służyli? A teraz, gdyby właśnie tak pójść za tym, co pan Kuba Libera zadał pytanie. Teraz, kiedy jesteśmy, wtedy byliśmy w Układzie Warszawskim i dzisiaj moglibyśmy mieć mapy, które by były po angielsku w związku z NATO. I teraz, gdyby ktoś był, nie wiem, przeciwny dyktatowi amerykańskiemu, tak to nazywając, i zaczął przekazywać komuś innemu jakieś papiery, uznalibyśmy go za zdrajcę. Nie. Nikt nigdy nie widział żadnych planów ofensywnych natowskich skierowanych na wschód. Ani w okresie przed 91 rokiem. Ale chce pan powiedzieć, nie widział, bo one nie istniały? Czy bo, nie, bo moim zdaniem nie istnieją. Znaczy, to jak to jest? Tyle map pochodzących z Układu Warszawskiego, nawet no już one doszły do poziomu popkultury. W Jamesie Bondzie były też pokazywane z 1984 roku. A natowskie są tak dobrze pilnowane, że nigdy nie wyszły? To tak nie jest. Znaczy, ja w to, a zajmuję się tą sprawą no już od ponad 20 lat, ale nie tacy specjaliści nawet jak ja się tym zajmują. Jeżeli ktoś z Państwa widział kiedyś mapy natowskie uderzenia ofensywnego na zachód, przepraszam, na wschód od granic, nazwijmy to bloku wschodniego, od żelaznej kurtyny, no to ja bardzo proszę o takie mapy. No bo ja ich nigdy nie widziałem. I teraz wracając do sytuacji dzisiejszej. No myśmy weszli jednak do NATO i zaprosiliśmy żołnierzy amerykańskich przy zgodzie wszystkich sił parlamentarnych, politycznych, a nawet pozaparlamentarnych. A Sowieci weszli do Polski, no jednak bez pytania. To, że weszli do Polski, to jest jeszcze jedno. To jest jedna sprawa, ale to, że z niej nie wyszli po 1945 roku, to już na pewno było poza porozumieniem z jakimikolwiek siłami polskimi, poza oczywiście komunistami, których sami najpierw utworzyli PPR, a potem rzucili na spadochronach do Polski. I to są sytuacje, których się nie da porównać. Mm-hmm. Dobrze, jestem bardzo ciekawa Państwa opinii. I też pytanie... Zresztą, przepraszam tak, bardzo. Wrócę do 86 roku. Reykjavik, negocjacje pomiędzy Michałem Gorbaczowem a Ronaldem Reaganem, październik 86 roku. I Ronald Reagan mówi, nie mogę się zgodzić na taką obecność waszych rakiet średniego zasięgu na wyrzutniach mobilnych w Azji i Europie Wschodniej, ponieważ widziałem wasze mapy, na których wasze rakiety wycelowane są w miasta Europy Zachodniej. I teraz jest kolejne pytanie. Czy broń jądrowa, sowiecka, znalazła się na terytorium Polski zgodnie z prawem międzynarodowym? I czy to sytuację, bezpieczeństwo Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, społeczeństwa PRL, narodu polskiego poprawiało? To chyba jest oczywista odpowiedź, że nie. Więc jeżeli ktoś mówi, że Polska
mogła się stać celem dla kontruderzenia, bo mówimy tylko i wyłącznie o kontruderzeniu ze strony natowskiej, no to Moskwa i ci, którzy utrzymywali system komunistyczny w Polsce. Rozumiem. Teraz tak, żeby troszeczkę wprowadzić nastrój mniej wzniosły. Ktoś o Niku Edit. Jaki przystojny gość. Więc tak rzucam komplement dla pana radnego. I też jeszcze się pojawią pytania związane z panem Kuklińskim, ale też dotyczące rzeczy będą Prawa i Sprawiedliwości. I pan Michał Wojtas pyta, jak to jest obudzić się w kraju, którego premier po pół roku nie wie, że spadła w nim ruska rakieta, a potem przypomni sobie to, że to szef. To, że spadła ruska rakieta, jest problemem wszystkich Polaków, bez względu na upodobania polityczne, i przed tym musimy się bronić i chronić. Oczywiście, że informacje o tym wynikające z raportu, jak to się stało, że ta rakieta spadła i jakie zostały procedury zrealizowane, a które nie zostały zrealizowane, sprawia, że po prostu najlepiej w tej sytuacji jest to naprawić. Jak to jest się obudzić w kraju, w którym spadła rosyjska rakieta? Wszyscy nasi dziadkowie, ojcowie mieli doświadczenie z rosyjskimi rakietami. Trzeba je stąd jak najszybciej wypchnąć i się bronić jak najlepiej, a najlepiej postawić ścianę ochronną pomiędzy Polską a Rosją. Moja imienniczka pani Monika pyta, wprawdzie tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, ale mimo to proszę zapytać pana Frąckowiaka, czy byłby w stanie zachować się jak generał Kukliński. Serdeczności dla pani i dla gościa. Nie wiem, czy miałbym tyle odwagi, ale może nawiążę do wypowiedzi generała Wojciecha Jaruzelskiego z 1992 roku z wywiadu dla Rzeczpospolitej, w którym użył tych wielokrotnie powtarzanych słów, tego sformułowania: gdyby oddać cześć i honor Kuklińskiego, to znaczy, że my nie mamy czci, honoru i że to my jesteśmy winni. To jest sformułowanie, które szalenie dzieliło Polaków, a w szczególności żołnierzy. No bo co miał zrobić? I przychodzą byli do muzeum żołnierze poborowi, potem już z rezerwy, i pytają, no, czy my byliśmy zdrajcami, że my nie napadliśmy na przykład w Legnicy jakiegoś patrolu rosyjskiego. No właśnie na tym, czy radzieckiego, przepraszam. No właśnie na tym polega cała wyjątkowość Ryszarda Kuklińskiego, że on miał dostęp i wiedzę do tych dokumentów, do których miał. Inna działalność, o ile nawet miałaby może sens na poziomie etyczno-moralnym, antyrosyjska nie, czy antysowiecka, nie byłaby tak skuteczna jak Kuklińskiego. Czy ja miałbym taką odwagę? Nie wiem, chciałbym mieć taką odwagę. I kolejne pytanie, myślę, że będziemy... A, jeszcze dwa pytania związane. Pan Kazimierz Mandragon. Czy Kukliński wypełnia definicję zdrajcy i czy można tak sobie wybierać w wojsku w stosunku do kogo się jest lojalnym? Czy taka postawa może być wzorem dla żołnierzy? Nie, Kukliński pozostał lojalny i wierny Wojsku Polskiemu i przysiędze, którą złożył w 1947 roku. I pytanie takie, które będzie już też jakby dalej. No, jeszcze jest... Pan Artur Andrzej pisze, przecież to był zdrajca, nie bohater, złamał przysięgę. Jak skończył, tak kończą zdrajcy. No. Jest też takie pytanie, które jest, powiedziałabym, bardziej miękkie, czyli o film, zaraz tutaj patrzę, o film Jack, tak. Pan Kamilos 446, na ile historia Ryszarda Kuklińskiego jest zgodna z filmem w reżyserii Władysława Pasikowskiego, Jack Strong? Jest to najlepszy film, jaki mógł w tym czasie powstać w Polsce, a to już 9 lat.
minęło, o Ryszardzie Kuklińskim. On ma oczywiście swoje skróty, no ale to jest niespełna dwugodzinne dzieło artystyczne, więc siłą rzeczy trzeba było tą historię w sposób także atrakcyjny, przedstawić. Ja jestem dumny, że nasze muzeum było konsultantem historycznym przy tym muzeum, przy tym filmie. No jest na przykład taka sytuacja, w której Breżniew pyta Kulikowa, co wy tam w tej Polsce wymyślacie, kombinujecie. Nigdy nie było takiej sytuacji w Związku Sowieckim, żeby partia nie miała nadzoru nad armią. W związku z tym, no już na przykład to wydarzenie jest nieprawdziwe lub w jakiś sposób zmienione na potrzeby uatrakcyjnienia filmu. Ale zasadniczo cała opowieść jest merytorycznie kompletna i w bardzo dobry sposób przedstawiona. Dobrze, jeszcze jakieś, bo są dość, no dobrze, o takie. Floor Castle. Kiedy to muzeum będzie gotowe, no i że w końcu ktoś normalny. Muzeum, Izba Pamięci, najpierw pułkownika Kuklińskiego, potem generała Kuklińskiego, powstało w 2006 roku. W tej chwili przenosimy się do nowej lokalizacji i w związku z tym zmieniamy także nazwę na Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego. To zawsze było Muzeum Zimnej Wojny i ono zawsze prezentowało ten główny obszar sporu pomiędzy światem zniewolonym przez Sowietów i demokracją zachodnią i Polską, a Polska w pośrodku. Natomiast muzeum, odpowiadając konkretnie na pytanie, będzie otwarte w drugiej połowie wakacji. Nie chcę jeszcze podawać terminów, ale co jest, korzystając, że mogę odpowiedzieć na to pytanie, chcę wszystkich Państwa zaprosić do obejrzenia tej ekspozycji. Oczywiście najbardziej chciałbym zaprosić Panią Radną. Może nie najbardziej, ale bardzo chciałbym zaprosić Panią Radną. To przyjdę. Wszystkie osoby, które uważają, nawet te, które uważają, że Kukliński nie zasłużył się dobrze państwu polskiemu, zapraszam bardzo, przyjdźcie, bo to muzeum to nie jest, tak jakby chcieli niektórzy powiedzieć, ołtarz dla Ryszarda Kuklińskiego. Już sam Ryszard Kukliński chciał wraz z moim ojcem założyć na Starym Mieście muzeum, które miało pokazywać walkę Polaków w konspiracji o niepodległość. I tak to muzeum ewoluowało, powstało już po śmierci Kuklińskiego, ta Izba Pamięci. Natomiast w tej chwili wracamy do tego, na czym Kuklińskiemu zależało, ale na równolegle z tą opowieścią o zimnej wojnie jest pokazywany Kukliński. Nie ma żadnego innego muzeum, które pokazuje tak dobrze, całościowo rolę Polski i Polaków w zimnej wojnie, w ogóle zimnej wojny w Polsce i oczywiście samego Ryszarda Kuklińskiego, także bardzo Państwa zapraszam. Pan Paweł, pytanie. Dlaczego Polacy po doświadczeniach państwa totalitarnego znowu tak łatwo ulegli propagandzie i w dużej części dali sobie wmówić ruską wersję katastrofy pod Smoleńskiem? Moje przekonanie, to znaczy tutaj nie ma szczegółów w tym pytaniu, ale rozumiem, że pytający ma na myśli to, dlaczego tak wiele osób wierzy w wersję, no z grubsza biorąc, raportu Anodiny. Mm. Czy pani radna podziela moją interpretację tego pytania? Myślę, że tak. Skoro jest to wmówienie ruskiej wersji katastrofy, no to rozumiem, że o to chodzi. Nie wiem dlaczego. Czy w mojej opinii śmierć prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Federacji Rosyjskiej, nie ma takich wypadków. Czyli raczej zamach, tak? No zdecydowanie jest mi bliższa wersja polskiego raportu. Nie chcę mówić o szczegółach, bo jest raport państwa polskiego, to jest pana ministra Macierewicza, tak? Nie, no właśnie nie chcę mówić pana ministra Macierewicza, tylko państwa polskiego. To znaczy, oczywiście, że rola pana ministra Macierewicza jest wiodąca jako szefa tej podkomisji, natomiast jest to raport państwa polskiego.
I na pewno jest bliższy prawdy, w moim przekonaniu, niż raport Hanodiny, który mówił o generale Błasiku, to co mówił, ja nawet nie chcę tego powtarzać, i tak dalej, i tak dalej. Pani Hanna Czarkowska pyta, czy wyobraża pan sobie ewentualną współpracę z Konfederacją po wyborach? Jak pan myśli, dlaczego niektórzy ludzie uważają, że PiS jest partią prorosyjską? No to drugie to są oczywiście bzdury, a to pierwsze, ja mam naprawdę dużą wyobraźnię, ale przyjmuję jako zasadę, że nie wypowiadam się w imieniu partii, której jestem członkiem, w sprawach, które się nie wydarzyły, i tyle w tym temacie. I tyle w tym temacie. Zaraz przejdziemy do takich kwestii związanych ze środowiskiem. Tutaj myślę, że już zostawimy pana Kukulińskiego w spokoju. Ja tylko przypomnę, chyba, proszę państwa, było to omawiane, kiedy gościem programu był Leszek Miller. Ja wspominałam też jeszcze przed programem, o tym rozmawialiśmy, i Leszek Miller, który był premierem, kiedy Polska wchodziła do NATO, no to właśnie mówił o tym, że warunkiem Amerykanów przyjęcia Polski do NATO była to, żeby no, chociażby zdegradowany pułkownik Kukliński dostał właśnie awans na generała i żeby był uznany za bohatera. Nie widzi pan w tym czegoś takiego, że w jakimś innym kraju ktoś narzuca, że ma być uznany agent obcego kraju jako bohater? To znaczy Amerykanie nie rozumieli tego. Dlaczego, skoro Polska chce wejść do NATO, to wciąż obowiązuje wyrok z PRL-u na Ryszarda Kuklińskiego, który pomógł Stanom Zjednoczonym wygrać zimną wojnę, doprowadzić do upadku Związku Sowieckiego, a Polska odzyskała niepodległość. Mówię szeroko Amerykanie, ale dokładnie mówiąc, to wyglądało tak, że 10 lipca 1997 roku, podczas wizyty prezydenta Clintona w Polsce, zanim doszło do tego spotkania na Placu Zamkowym, na tarasie Belwederu, prezydent Clinton w rozmowie w cztery oczy, ale oczywiście z udziałem ambasadorów, powiedział, że bardzo dziękuję za pozytywne rozwiązanie sprawy Ryszarda Kuklińskiego. Ten proces się oczywiście jakoś tam toczył, próby uniewinnienia Ryszarda Kuklińskiego, ale proszę sobie wyobrazić, że już 2 miesiące później prokuratura wojskowa umarza ponowne śledztwo, tę rewizję nadzwyczajną, która się rozpoczęła w 1995 roku, uznając, że Kukliński działał w stanie wyższej konieczności. Więc jest pytanie, co się działo między rokiem 1989 a 1997, że Kukliński nie mógł być uniewinniony, a w 2 miesiące po no, tej interwencji Amerykanów to się stało. Interweniowała, skąd to się pojawiło na agendzie. Interweniowała Polonia w Stanach Zjednoczonych, także politycy i sfery wojskowe amerykańskie. I to jest chyba odpowiedź na to pytanie. To nie jest interwencja w sprawie agenta obcego wywiadu. Często, żeby wyjaśnić sytuację Ryszarda Kuklińskiego, zarówno przed 81 rokiem, jak i po, jak i w ogóle w latach 90., używa się no takich jakichś porównań. I to są słowa Amerykanów. To nie myśmy zwerbowali Ryszarda Kuklińskiego, tylko to Kukliński zwerbował CIA do współpracy ze sobą. Oczywiście, że można go uważać za agenta amerykańskiego, tyle że to była bycie agentem wywiadu samo w sobie
jeszcze nie jest samym złem. Jest pytanie, czemu ten agent wywiadu służy. Bo jeśli spojrzymy na Polskę taką, jaką ona jest po 1989 roku, na państwa Europy Środkowej, na upadek Związku Sowieckiego, to bez wątpienia trzeba uznać, że Kukliński był agentem wolności. Rozumiem. Też jestem ciekawa państwa opinii na ten temat. I może w takim... bo było tutaj takie pytanie, że Prawo i Sprawiedliwość jest traktowane jako tutaj partia prorosyjska. Ja z różnych pana wypowiedzi, już tych dzisiejszych, ale też z Rady Miasta, powiedziałabym, że raczej w pana przypadku, że pan jest trochę rusofobem. I pytanie. No myślę, że to historia, historia pana rodziny. Po prostu czytam podręczniki. No już każde dziecko, które przeczyta najzwyklejszy podręcznik do historii, widzi, że... Chodzi o historię teraz. Mhm. Chodzi o to, co dzieje się teraz. Takiego pytania nie ma, ale takie pytanie mogłoby się pojawić. Czy nasze polskie zaangażowanie w wojnę na Ukrainie jest proporcjonalnie dla nas korzystne? I też pana wypowiedzi, też chociażby teraz w związku z Dniem Zwycięstwa, że ambasador nie mógł złożyć gdzieś jakiegoś wieńca na grobie żołnierzy, którzy zginęli w II wojnie światowej. I pan powiedział, że to bardzo dobrze, bo to była prowokacja. Czy moje pytanie też w sprawie, to może mi, ale w każdym razie, też w sprawie tej szkoły, która została przyjęta bardzo entuzjastycznie. Nie pamiętam, jakie było pana zdanie, tam oblanie tą czerwoną farbę. I moje pytanie jest takie, że jeśli pan radny pozwoli, dokończę. Czy myślenie o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja, jest wojna i wiemy, kto jest agresorem w tej wojnie, ale nasze położenie geograficzne, ono się nie zmieni. Wojna na Ukrainie wcześniej czy później się skończy z takim czy innym wynikiem. Różni goście tutaj mówią, komu ta wojna też się opłaca, żeby dłużej trwała, ale to już w to nie wchodźmy. I jak potem nie zmienimy swojego położenia geograficznego? I jak my potem mamy funkcjonować z taką potęgą, jaką może być Rosja, chociażby łącząca swoje siły z Chinami? No oczywiście dramat naszego położenia geopolitycznego jest przyczyną wielowiekowej tragedii Polski. I my nie zrobimy nic lepszego, nie możemy zrobić nic lepszego, jak tylko się zbroić i jeszcze raz zbroić. To już dawno temu powinno się wydarzyć. Wojna na Ukrainie i nasze zaangażowanie w pomoc Ukraińcom jest wypadkową polskich relacji z Rosją historycznych, postawy moralnej i chęci poprawy, naprawy relacji z Ukraińcami. Oczywiście... Mówimy o moralności, mówimy o... Myśmy tego doświadczyli, co doświadczyliśmy. Ale gdzie jest w tym wszystkim pragmatyzm? Pragmatyzm jest następujący i politologiczny, i militarny. Im dłużej Ukraina broni się przed Rosją, tym dłużej są związane siły rosyjskie. Bardziej lub mniej, ale jednak są związane. Nieprawda jest to, że się kończą siły rosyjskie i im dłużej... My oczywiście nie chcemy, żeby... Czy ja nie chcę, żeby... Ale państwo polskie też nie chce, żeby... Tak sądzę. Żeby Ukraina była poddawana atakom rosyjskim. No ale jest poddawana atakom rosyjskim. I dopóki Ukraina się nie poddaje, Polska jest bezpieczniejsza. Więc nasz pragmatyzm tu jest oczywisty. Ta pomoc
pragmatyzm w tej pomocy dla Ukrainy jest oczywisty. I teraz ja naprawdę chciałbym, żeby Polska i Polacy mieli bardzo dobre stosunki z Rosjanami. Ale Rosjanie nam nie dają takich szans. Znaczy nie dlatego, że ja nie mówię tego dlatego, że o to zabiegam. Tak samo dobre, jak mamy z innymi państwami. Oczywiście są różne dyskusje, negocjacje, zaszłości i tak dalej. Ale z Rosjanami, proszę zobaczyć, nawet wtedy, kiedy po katastrofie smoleńskiej był reset, którego autorem była Platforma Obywatelska, na terytorium Polski od razu rozmnożyła się agentura rosyjska. I nie tylko agentura. I po prostu tutaj nie ma uczciwej współpracy z Rosjanami. Bardzo żałuję, bo to oczywiście nam utrudnia szalenie funkcjonowanie. I to, o czym powiedziała pani radna, że no jak my geopolitycznie mamy sobie z tym poradzić? No, musimy wyciągnąć wnioski z naszej historii. No ale właśnie wnioski z naszej historii, i użył pan, że właśnie te stosunki z Rosją, one są złe, bo są historycznie złe, a to, że pomagamy Ukrainie, że właśnie też historycznie chcemy coś naprawić, ale co my mamy naprawiać? Wołyń cały czas, kwestia Bandery i tak dalej. Ale proszę nie traktować tego w ten sposób, że ja mówię, że my jesteśmy Ukraińcom coś winni. Jest pewne wyciągnięcie dłoni do Ukraińców i oni to widzą. To zostało już powiedziane na wyższych i niższych szczeblach politycznych przez Ukraińców, że oni to widzą i ta współpraca, jak sądzę, ona będzie bliższa, lepsza, także jeśli chodzi o dostęp IPN-u do ekshumacji, do cmentarzy, do dokumentów, do archiwów oraz przeprosiny za Wołyń na poziomie satysfakcjonującym Polaków. Na razie myślę, że są sprawy, które są zagrożeniem dla nas bardzo poważnym, czyli Rosja, i to są sprawy, w których jesteśmy zaangażowani. A te rozmowy na temat Wołynia i tego, że to nie jest właściwe słowo, dziedzictwa i obciążenia, które wynika z Wołynia, to jest cały czas i to jest aktualne, ale Polska pomaga mimo tego obciążenia ukraińskim kobietom, ukraińskim dzieciom, żeby ukraińscy mężczyźni mogli walczyć, i ja bym bardzo namawiał do tego, żeby ukraińscy mężczyźni wszyscy byli na ukraińskim froncie, bo ich państwo walczy o wolność, niepodległość i w ogóle o życie. To teraz, jeśli pan radny pozwoli, państwo, to z tej wielkiej geopolityki przejedziemy sobie tutaj do warszawskiego podwórka i mamy pytania takie, które zapowiadałam, że tematy, które chciałabym, żebyśmy omówili. Czyli mamy pytanie od kogoś o niku MS. I jakie są postulaty według gościa kluczowe dla Warszawy? Moje postulaty dla Warszawy to jest znaczące ułatwienia komunikacyjne, poprawa komunikacji miejskiej, na czele z metrem, które powinno powstawać i znacznie szybciej, i plany powinny być znacznie gęstsze. Rozbudowa mostów drogowych, samochodowych, nie rowerowych i pieszych. Kładka rowerowa może towarzyszyć przeprawie samochodowej. To już wykreślam pytanie. Jak to ma miejsce? Zresztą dobudowano to za Hanny Gronkiewicz-Waltz do mostu Łazienkowskiego. Widzę co najmniej dwa mosty, które trzeba zbudować. Nie ułatwia Warszawie wcale wycofanie tych, znaczy poszerzenie tych ulic, które zostały zwężone niewłaściwie i tam, gdzie odebrano miejsca parkingowe. Dlaczego nie zmniejsza się wolumen samochodów wjeżdżających do Warszawy, pomimo że coraz trudniej jest zaparkować, że to parkowanie jest droższe i są węższe ulice?
Oficjalna wersja ratusza, dlaczego jest wprowadzana coraz szersza strefa płatnego parkowania, jest takie, żeby właśnie nie wjeżdżały samochody do centralnych dzielnic. No ale one wjeżdżają. Ja nie jestem przeciwny płatnej strefie parkowania, tylko to nie, potrzeba wjazdu jest tak wysoka samochodami, że w tej cenie parkowanie nie odstrasza wjeżdżających. A teraz dlaczego oni muszą wjeżdżać? Bo mają istotne interesy, czy tam firmy przyjeżdżają z dostawami, nie tylko miejsca pracy. My te samochody, które widzimy, to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś wjeżdża do biurowca, parkuje sobie tam o godzinie 8.45 przed pracą i wyjeżdża o godzinie 16.45. Ludzie mają w tych głównych dzielnicach kilka spraw do załatwienia. No niestety komunikacja miejska, mimo że już teraz powiedziałem w naszej audycji, że ten tabor jest coraz nowocześniejszy, owszem, ale nie pokrywa zapotrzebowania mieszkańców. Gdyby pokrywała, to by nie wjeżdżali samochodami. To jest oczywiste. Ja postulowałem do pana prezydenta, żeby wprowadzić obowiązek przy budowaniu każdego biurowca, aby część parkingu podziemnego była przeznaczona na parking publiczny. Płatny oczywiście, ale publiczny. Tak jak jest w wielu metropoliach na świecie. No, pan prezydent tego nie zaproponował, chociaż oczywiście sami z siebie deweloperzy tych biurowców to robią. Kolejne postulaty dla Warszawy to jest dostęp do kultury różnorodnej, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj kultura jest nieco zideologizowana w Warszawie i jeżeli to jest kultura finansowana przez Warszawę, to zwykle jest to kultura nowoczesna, zaangażowana politycznie. Mówi tak, powiedzmy, jak teatr dramatyczny, tak? Chociażby, no tak. Na przykład ludzie, nawet jeżeli chcą pójść na sztukę współczesną, nowoczesną, czy to jest spektakl, czy to jest muzeum, no to niekoniecznie muszą chcieć rozmawiać o polityce przy okazji tego. I tutaj właściwie trochę mamy ten temat jeszcze do rozwinięcia, to o czym pan mówił, czyli co myśli pan o 15-minutowych miastach i limitach opuszczania własnych dzielnic w celu zmniejszenia śladu węglowego? Czy nie stajemy się zakładnikami polityki klimatycznej, która wpływa realnie na ograniczanie swobód obywatelskich? Co pan Filip uważa na temat wprowadzenia do miast rozbudowanych stref ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę? No i wiadomo, no właściwie wszystkie rzeczy związane z C40, Fit 45 i... Ta strefa tempo 30, ona jest wprowadzana w miejscach, w których i tak nie osiągamy prędkości większej niż 40, dlatego że ona nie jest wprowadzana na tak zwanych dużych ulicach, czyli powyżej dwóch pasów. A to właśnie tam, i tutaj znowu miasto mówi, że głównie ze względów bezpieczeństwa, żeby za szybko samochody nie jeździły, no ale do wypadków, nie stłuczek, tylko wypadków, dochodzi na tych większych ulicach. Więc ta strefa tempo 30 nie pokrywa zasadniczo miejsc, w których jest najwięcej, żeby nie powiedzieć większość po prostu wypadków. Strefa miasto 15-minutowe. Już to mówiłem. Ludzie w Warszawie mają naprawdę dużo spraw do załatwienia. Ci, którzy mieszkają na obrzeżach albo w centralnych dzielnicach, muszą przejeżdżać przez Śródmieście, bo a, nie ma obwodnicy Śródmieścia, to jest to, czego pan prezydent nadal nie zrobił, a deklarował, że zrobi. Dwa, no to tak, są rozłożone urzędy, no mają sprawy, mają do odebrania dzieci, jeżdżą samochodami, mają do zrobienia zakupy. No nie da się zrobić zakupów tylko i wyłącznie w sobotę, na cały tydzień. I chciałbym tutaj posłużyć się przykładem spotkania na Radzie Warszawy z panem prezydentem Trzaskowskim, którego zapytałem, akurat był pan prezydent, ponieważ to była sesja budżetowa, i zapytałem pana prezydenta, dlaczego z placu Bankowego, czyli z ratusza, przyjeżdża do Pałacu Kultury i Nauki, czyli do Rady Warszawy, samochodem, podczas gdy akurat te dwa miejsca dzieli, czy właściwie łączy, powinienem powiedzieć, najlepszy chodnik
mógł przyjść pieszo. Najlepsza ścieżka rowerowa, mógł przyjechać rowerem. Najlepsza komunikacja, bo tramwaje, autobusy i metro, jeden lub dwa przystanki, a autobusem lub tramwajem też dwa przystanki. Otóż pan prezydent nie przyjeżdża komunikacją miejską ani pieszo, dlatego że ma multum zajęć. Ja go bardzo dobrze rozumiem. Pan prezydent ma sprawy w ciągu dnia, w związku z tym spotkania i musi dojeżdżać samochodem. I tak samo jak tysiące warszawiaków, którzy również muszą korzystać z samochodu. I mam złą wiadomość dla tych, którzy chcą zamykać w Śródmieście i ograniczać ilość minut, które można spędzać w samochodzie w Śródmieściu. Otóż te osoby nadal będą wjeżdżać. Dlatego, że oni nie zmienią swojego życia, oni nadal będą mieli sprawy do załatwienia w centralnych dzielnicach Warszawy i będą korzystać z samochodów. Dlatego ta polityka moim zdaniem nie przyniesie efektów. Panie dyrektorze, czy chciałby pan coś takiego jeszcze od siebie powiedzieć na zakończenie naszej rozmowy? Ja chciałam też powiedzieć, że miałam takie wrażenie, że niektóre pytania, które były od widzów, że pana tak, no, uniósł się pan trochę. No bo ja się czasami emocjonuję. Tak, w związku z tym nie było to, że tak powiem, też moim celem, ale też widzów na pewno, że pana zdenerwować. Ale ja bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Ale tak, czy coś takiego by pan chciał? Chciałbym państwa zaprosić na posiedzenia Rady Warszawy, które można tam przyjść, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, przekonać się, jaki jest stosunek polityków różnych partii, w tym pana prezydenta, do Warszawy, do mieszkańców, odpowiedź na pewne wnioski mieszkańców. Najbliższa rada 25 maja, teraz czwartek. Dokładnie, tak. Można także uczestniczyć w komisjach poszczególnych. Przez internet wystarczy się zgłosić. Druga sprawa, którą chciałem powiedzieć, to jeszcze raz zapraszam państwa do odwiedzenia Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego, gdy już będzie otwarte w drugiej połowie wakacji. Mam nadzieję, że ta nowa ekspozycja będzie państwa satysfakcjonować i odpowie na wszystkie pytania dotyczące Ryszarda Kuklińskiego i roli Polski w okresie zimnej wojny. I bardzo chciałem podziękować pani radnej za zaproszenie do audycji. To była bardzo ciekawa rozmowa i tak jak powiedziałem w pierwszej części, to jest ważne, żebyśmy mogli się dzielić chlebem i dobrymi życzeniami. Można się różnić, ale różnić pięknie. Dziękuję bardzo, tak. Dziękuję bardzo. I również dziękuję państwu za waszą uwagę, pytania. Czekamy na państwa komentarze. A chciałam też przypomnieć, że patronem naszego programu jest Fundacja FER na rzecz uczciwej bankowości i Nagroda Stana i Barbary Zadrożnych S&B Award. Bardzo wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.